Zobaczcie, dzisiaj żarty się skończyły. Żarty się skończyły w ten sposób, że pokazuję Wam kadry nakręcone obiektywem anamorficznym Sirui 2.8 24 mm. 24 mm, słuchajcie, to jest ogniskowa, jakby się to, jakkolwiek by się nad tym nie zastanawiać, to jest ogniskowa szeroka. Szeroka, ale przy obiektywie anamorficznym robi się jeszcze szerzej. To jest obiektyw świetnie wykonany i widzimy to od pierwszego momentu. Sirui zaskakuje tym obiektywem bardzo mocno. Obiektyw wygląda świetnie, jest ciężki, waży ponad 700 gram, 760, o ile się nie mylę. Ma średnicę mocowania filtra 72 mm. Jest dosyć długi, bo ma długość 126 mm. Przysłona pracuje w zakresie 2,8 do 16. Ostrzenie od 60 cm. No i słuchajcie, to co najważniejsze. Anamorficzność. Anamorficzność. Obiektywy anamorficzne są czymś, co bardzo lubię używać w prawdziwych produkcjach. Mówię tutaj o jakichś reklamach. Dlatego, że dają obraz zbliżony do kinowego. I my do tego obrazu jesteśmy z jednej strony przyzwyczajeni, z drugiej strony nie za bardzo zdajemy sobie sprawę, kiedy go widzimy. Obiektywy anamorficzne bardzo ładnie rozmywają punkty świetlne w tle. Bardzo wiele filmów jest tworzonych w ten sposób, żeby te świetlne punkty w tle się znalazły. I sceny, żeby się tak są komponowane, żeby te świetlne punkty się tam w tych scenach znalazły. Tak to jest. I teraz, słuchajcie, do tego dochodzą oczywiście poziome flary, takie w postaci poziomych pasków, na ogół o niebieskawym zabarwieniu, aczkolwiek różnie to wygląda. No i niestety gigantyczne ceny tych obiektywów, nawet wynajem takich obiektywów jest droższym przedsięwzięciem niż obiektywów nawet kinowych, ale normalnych. Anamorficzny obiektyw musi być ciężki, musi być duży, musi być dziwny, musi mieć dziwne, owalne, nie okrągłe, a owalne soczewki z przodu. Są adaptery anamorficzne nakręcane na obiektywy, to też jest jakieś rozwiązanie, ale one nie działają tak dobrze jak to, co teraz oglądacie. Ujęcia z obiektywu anamorficznego mają coś w sobie. Oczywiście w postprodukcji musicie kadr odpowiednio rozszerzyć, ale po rozszerzeniu uzyskujecie taką, no właśnie kinową plastykę obrazu. I to, że macie to w takim obiektywie jak ten, za ułamek ceny, bo słuchajcie, anamorficzne obiektywy kosztują bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast obiektywy kosztujące 3-4 tysiące, 2-900 i tak dalej, bo to są mniej więcej takie przedziały cenowe, to jest coś niemożliwego. To jest wielka szansa dla twórców, żeby zaoferować swoim widzom ciekawe, inne obrazowanie. Wiecie, rozmyć teł możecie mieć bardzo dużą ilość różnych, ale to, co uzyskujemy z anamorfika, jest rozwalające. Za każdym razem, cokolwiek byście nie próbowali zrobić, za każdym razem takie będzie. Moi drodzy, ten odcinek jest bardzo krótki, ponieważ teraz pokażę Wam zwykłe zdjęcia i kadry zrealizowane za pomocą tego obiektywu. Zobaczycie, jak wygląda ta anamorficzność, jak pracuje obiektyw w tle, ale ogólnie cała seria obiektywów anamorfik, powiem Wam szczerze, tak między nami. Teraz to, co widzicie, jest nagrywane aparatem Fuji X z obiektywem anamorfik 2.8 24 Sirui zamocowanym i natywnie skonstruowanym pod ten aparat. Taki widzicie kadr. Teraz, słuchajcie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości, ale skomponowanie takiej walizeczki, w której znajdzie się kilka obiektywów, bo teraz mamy już kilka ogniskowych, była 35 chyba, była 50, teraz jest 75, jest teraz ta 24, stworzy Wam zestaw, w którym zaproponujecie widzom, klientom
nieprawdopodobnie dziwne obrazowanie właśnie w tym rozciągniętym kadrze, gdzie nie będzie to przycięte obrazowanie z 16 na 9, tylko obrazowanie anamorficzne. Jeżeli znajdą się w kadrze flary, znajdą się punkty świetlne, światła samochodów i tak dalej, dostarczycie tych rozmyć poziomych. Słuchajcie, sprawdźmy właściwie, sprawdźmy, czy takie flary się pojawią. Zobaczcie, to jest moja pierwsza próba tutaj z tym obiektywem. Zobaczcie, jeżeli gdzieś Wam w tle pojawi się, tutaj taka flara świetlna, to nie będzie wątpliwości. To jest anamorfik. A proszę bardzo, czemu Wam nie zafundować takich oto tutaj zjawisk przy okazji kręcenia tego materiału? Rozumiecie? A w tych ilustracjach, które teraz zobaczycie, za chwilę na końcu filmu, zobaczycie, jak on się spisuje, jak rozmywa tło, jaki jest ostry, bo jest to obiektyw o bardzo dobrych parametrach. Za tą kasę, 3000 z okładem, sprawdźcie sobie sami, udało mi się ten obiektyw wypożyczyć do testu, ponieważ na te anamorfiki miałem ochotę od dłuższego czasu. Robiłem już reklamę anamorfikami Zeissa, kinowymi, no ale nie wchodziły one jako w kategorii zakupowej, w ogóle się nie mieściły, tak? W żaden sposób, w żaden. To jest sprzęt tylko do wypożyczania, specjalistyczny. Ale taki anamorfik to jest naprawdę ciekawa propozycja. Sami ocencie. Obiektyw jest świetnie wykonany, taki naprawdę solidny. Profesjonalne narzędzie. Owszem, wymaga manualnego ostrzenia. Ale używając go będziecie się bawić tak, jakbyście byli twórcami kinowymi. Pomyślcie o tym, bo jest to coś ciekawego. Mnie się to strasznie spodobało. Ujęło mnie to bardzo. Ujęło mnie to, że fakt, że będziecie pewnie musieli dozbroić swój aparat właśnie w jakiś tam system follow focus, żeby to fajnie, sprawnie chodziło i tak dalej. No ale tu ten obiektyw jest pod to stworzony, ma gładkie te lekko tylko karbowane pierścienie ostrości, więc na tym bardzo fajnie siadają te wszystkie zębatki zakładane. Do tego follow focus i zaczynacie tworzyć kadry, które wyglądają na prawdziwie kinowe. No cóż, popatrzcie teraz, jakie obrazy tworzy właśnie ten anamorfik. Pamiętajcie, to są zwykłe obrazy testowe, na nic tu się nie siliłem. Chciałem tylko Wam pokazać sposób działania, ostrość, nieostrości i to właśnie rozszerzanie kadru. To, że on koncentruje Wam na 16 na 9, dając znacznie większą jakość niż to, co uzyskacie przez przycięcie szerokiego kąta. Kurczę, miałem tego nie mówić, ale powiem. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że mając kadr 16 na 9, trochę spłaszczony, ale tylko 16 na 9, to jest coś takiego, takie mniej więcej proporcje obrazu, tak? Mając taki kadr, wchodzicie z obiektywem szerokim, powiedzmy 24 mm, obejmujecie ten kadr. Teraz tak, jeżeli chcecie zrobić proporcje obrazu kinowe, 2:4 do 1 na przykład, no to Wam się kadr bardzo wydłuży i spłaszczy. I wtedy z tego Waszego 24 mm wycinacie. Tymczasem tutaj, po przekątnej z tych 24 mm wykorzystujecie wszystko, obraz jest skompresowany, dlatego ja jestem teraz taki szczuplutki i długi. Czasami widzicie takie filmy przerobione z lat 50., 60., przerobione na ekrany te standardowych telewizorów, jeszcze nie tych 16 na 9 i tam macie takie spłaszczone, znaczy takie wydłużone twarze. To jest bardzo ładny efekt, bardzo fajny zresztą. Ciekawie to wygląda, wprowadza nas w kino i jakby na to nie spojrzeć. Ale mając tą możliwość, że mamy tak skompresowany obraz na pełnym 16 na 9 i rozszerzamy go cyfrowo, bo on tam jest, tylko jest skompresowany optycznie, no to o to chodzi w anamorfikach. I dlatego anamorfiki potrafią dać Wam tak ciekawe obrazowanie, jak to, co teraz zobaczycie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, jeżeli jesteście tymi twórcami, którzy oprócz fotografii jeszcze bawią się w wideo, no to w Polsce anamorfiki Sirui są jakoś niedocenione, ale to między innymi dlatego, że tak jak ja miałem problem z dostaniem się do nich. Mimo, że testuję sprzęt, miałem problem. Udało mi się w fotoformie wypożyczyć taki obiektyw w Warszawie i słuchajcie, no i jestem wstrząśnięty.
Dada, jeszcze na koniec pożegnam się tą fajną flarą. Jest super. Słuchajcie, anamorfik 2824 Sirui przed Wami w akcji. Cześć.